Cześć kochani! Witajcie na kanale O Matko i Córko. Kochani, kilkanaście dni temu świętowałyśmy piątą rocznicę powstania kanału O Matko i Córko. Tak, już 5 lat jesteśmy na YouTubie, więc mamy teraz taką okrągłą, fajną liczbę, którą oczywiście się bardzo, bardzo cieszymy i możemy właśnie teraz pochwalić. Ten czas był dla nas miejscami trudny, bardzo ekscytujący. Wyniosłyśmy bardzo, bardzo dużo dobrego z tego kanału. Bardzo się zmieniłyśmy. Ja na przykład jestem dużo odważniejsza. Dużo starsza. Dużo starsza, tak, ale to akurat chyba nie zasługa tego kanału, tylko po prostu tego, że żyję, ale mniejsza o to. Ogólnie przez ten czas działo się mnóstwo, mnóstwo rzeczy w naszym życiu. Po pierwsze zdobywałyśmy nowe doświadczenia, troszkę rozwinęłyśmy się pod względem takim technicznym, ponieważ zmieniłyśmy sprzęt, na początku nagrywałyśmy jakimś takim najprostszym aparatem. Oświetlałyśmy się lampą budowlaną, teraz już gdzieś tam są softboxy, ringi, takie rzeczy, już bardziej profesjonalny ten sprzęt. Jeszcze to nie jest szczyt naszych możliwości, nie oszukujmy się, kochani. Nagrywamy... Szczyt naszych marzeń. Tak, szczyt naszych marzeń. Nagrywamy takim najprostszym sprzętem na YouTube'a, ale dobrym jakościowo. Więc coś tam już podziałałyśmy w tą stronę. Oprócz tego zdarzyło się bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy. Chodziłyśmy... takich rzeczy, o których wcześniej nawet nie marzyłyśmy. Nawet nie wyobrażałyśmy sobie, że możemy tego doświadczać. Pierwszym czymś, co nas zaskoczyło, było to, że byłyśmy w programie Pytanie na Śniadanie, prawda? Tak. To było w pierwszym roku naszej działalności i to było właśnie coś takiego wow, ekscytującego. Ja oczywiście nie chciałam brać udziału w tym programie, ale... O tym już wiecie. Ale tata Pauliny i Paulina gorąco mnie do tego namawiali. No i przekonali. Później był Dzień Dobry TVN, tak. Następnie jakieś wywiady do radia, później jakieś eventy, jeszcze w ogóle po drodze jakieś eventy, spotkania z wami w Ustce, też miałyśmy spotkanie z widzami, takie chyba pierwsze i jedyne, które zorganizowałyśmy na własną rękę. Takie spontaniczne. Tak, tak, powiedziałyśmy, a będziemy tutaj, przyjdźcie, i przyszło was naprawdę ogromna ilość, co nas do dzisiejszego dnia bardzo, bardzo cieszy. W tym roku również działo się dużo ciekawych rzeczy, w tym i w poprzednim. Wydałyśmy książkę. Ale jeszcze wcześniej brałyśmy udział w pokazach mody, brałyśmy udział w różnego rodzaju eventach. Nagrywałyśmy profesjonalną reklamę. Tak, to doświadczenie nas bardzo podbudowało, tak. Prawda? No i później właśnie wydałyśmy książkę. Ja miałam okazję udzielić swojego zdjęcia do okładki magazynu Kogito, także mega się cieszę, jest to moja pierwsza i mam nadzieję nie jedyna okładka. Będę do tego dążyć. No i co? No co jeszcze? Coś jeszcze chciałam powiedzieć. W związku z książką znowu były spotkania z widzami, które nas bardzo cieszyły. Wasza reakcja na książkę była dla nas bardzo, bardzo dużym kopem, tak. Że tak powiem. To nas bardzo ucieszyło, że książkę przyjęliście bardzo ciepło. Ona ma bardzo fajne recenzje, także to jest dla nas bardzo, bardzo miłe. To, że doceniacie naszą pracę. A ty cały czas myślisz, co jeszcze chciałaś powiedzieć? Tak, tak. No, przypomniałam sobie, nasz kanał dał nam również wiele, wiele możliwości, ponieważ mogłyśmy odwiedzić miejsca, o których wcześniej nawet sobie nie marzyłyśmy. Między innymi przy współpracy z Empikiem poleciałyśmy do Laponii, kochani, tak? Byłyśmy w Laponii, wy na pewno o tym doskonale wiecie, bo przecież wstawiłyśmy vloga. Także spotkałyśmy prawdziwego, najprawdziwszego świętego Mikołaja. Tak, zobaczyłyśmy reniferki, także nie no, po prostu bajka. I oprócz tego zaczęłyśmy nawet zwiedzać nasz kraj, gdzieś tam Poznań, Wrocław, tak. Gdańsk, Warszawa. Szczecin. No byłyśmy w praktycznie każdym większym mieście w naszym kraju, także jesteśmy pod wrażeniem tego,
ile rzeczy zdołałyśmy zrobić w przeciągu tych 5 lat, jak bardzo ten kanał pozwolił nam się gdzieś tam otworzyć na nowe perspektywy, gdzieś tam, no po prostu wow, no nie wiem co więcej powiedzieć. Dał nam możliwości, tak. No ale wszyscy już widzimy chyba po naszych filmach, że troszkę to wszystko zaczęło się zmieniać. Tak, to ja jestem sprawcą, to przeze mnie to wszystko. Nie no, po prostu zaczynałyśmy nagrywać jak byłam dzieckiem, nie powiem, że nie. Te filmy były bardzo zabawowe, tak. Dużo było gier, zabaw, challenge, dużo się śmiałyśmy, dużo wygłupiałyśmy. No i właśnie w tamtym okresie złapałyśmy dużo widzów, którym właśnie spodobała się ta nasza energia, ta zabawa, ta radość. Co nie znaczy, że teraz nie jesteśmy wesołe, po prostu, no przyznaję się, zmieniłam się tak po prostu. Z dziecka przepoczwarzyłam się w kobietę. Tak. Więc sama w sobie widzę zmianę, nie powiem, że negatywną. Po prostu zaczęłam się zachowywać troszeczkę poważniej, bo mam więcej lat, nie powiem, że jestem stara duszą. No ale bez przesady, no już nam też pewnych rzeczy nie wypada razem robić. Dziwnie by wyglądało, jakbyśmy zaczęły się wypinać do kamery, grając w Wiki Bajtusa razem. Tak po prostu. Ujmijmy rzecz po imieniu. Także... No, zastanawiamy się, co dalej. Od kilku miesięcy właśnie zauważamy taką ogromną zmianę na tym YouTubie, patrząc po prostu na nasz kanał. Pewne rzeczy już muszą pójść w odstawkę, pewne rzeczy już też Was nie interesują. No i zaczynałyśmy się zastanawiać nad naszą drogą, tak po prostu. Czy faktycznie na tym YouTubie zostać, co ewentualnie zmienić. No i tak w zasadzie same jesteśmy ciekawe, co będzie z nami dalej. Zauważyłyśmy, że w naszej relacji zaszła zmiana. Oczywiście ja jako mama małymi kroczkami się do tego przygotowywałam, bo gdzieś tam zdawałam sobie sprawę, że tak właśnie nasz los się potoczy. Otóż z racji tego, że Paulina wydoroślała, no to nasza relacja jest inna. Już nie gramy w gry, już się tak nie wygłupiamy, nie śpiewamy razem piosenek. Na jakiejś imprezie, oczywiście. To nie jest tak, że mama sobie czegoś słucha i ja z nią usiądę i powiem, a posłucham sobie, to pośpiewajmy sobie. Tak, nasza relacja zaczyna mieć inny wymiar, więcej ze sobą rozmawiamy na poważne tematy. Nasze tematy są bardziej kobiece. W dalszym ciągu rozmawiamy o modzie, Paulina mi podpowiada, jak mam się pomalować, co mam zrobić z włosami, ja Paulinie coś tam czasami podsunę, co ma ubrać albo co ze sobą zestawić. Mówimy o poważnych rzeczach, o naszym życiu, zwierzamy się sobie z naszych rozterek, no te rozmowy są poważniejsze i też zauważamy, ja zauważyłam, że troszeczkę mniej czasu ze sobą spędzamy, chociaż ten czas, który już jesteśmy razem, to jest taki bardziej intensywny, wydaje mi się. Tak, bardziej wyjątkowy. Tak, więcej nam daje. No bo z racji tego, że Paulina już jest dorosłą kobietą, no to czas spędza inaczej. Po prostu inaczej niż kiedyś. Tak. I tyle, tutaj nie ma co dużo mówić. Myślę, że każda z Was to przeżyła. Zauważyłyśmy też, że razem ze mną właśnie urosła nasza widownia. Tak jak mówiłam dorosła. Wcześniej. Dorosła. Tak. Tak jak mówiłam wcześniej, byłam dzieckiem, wygłupiałyśmy się i tak dalej, oglądały nas raczej dzieci, no a teraz już nastolatki i wiekowo, grupowo wyżej. Tak, jak widzimy w naszych statystykach, największą grupę... To są studentki. Tak, wiek 18-24 to jest przedział wieku, w którym mamy najwięcej widzów, potem do 30 lat. Także ten wiek do 18 jest w tej mniejszej ilości, tak. Więc no zastanawiałyśmy się, od kilku miesięcy prowadzimy rozmowy, debatujemy, tak, co dalej z tym kanałem, w którą stronę
to wszystko ma iść. Czy ma iść? Jak ma iść? Czy w ogóle damy radę nagrywać? Jak to w ogóle ma wyglądać? No i mamy już jakiś wstępny zarys. Coś już wiemy. Tak, kochani. Jest to ten moment, w którym możemy Wam ogłosić, do jakiego wniosku w zasadzie doszłyśmy. Mam nadzieję, że mogę Was uspokoić, ponieważ nie zakończymy naszej działalności na YouTubie, nie. Na pewno nie w czasie najbliższym. Sprawia nam to zbyt dużą radość, zbyt bardzo się do tego przywiązałyśmy. No i mamy chyba taki, nie wiem, ciekawszy dla nas sposób na to, żeby na tym YouTubie dalej pozostać. My bardzo dobrze wiemy, że jest mnóstwo dziewczyn beauty na YouTubie, ale nie ma takiego super zgranego duetu jak my, które mimo wszystko uwielbia ze sobą rywalizować, więc z serii Shopping Queen na pewno nie zrezygnujemy i myślę, że z innych, bardziej modowych odcinków również nie, dlatego że nasz kanał przypoczwarza się bardziej w kanał beauty, lifestyle. Będą vlogi, będą odcinki urodowe, ale myślę, że bardziej fashion, będzie dużo mody, bo zauważyłyśmy, że właśnie w takim wydaniu najbardziej nas lubicie. Będzie dużo holi zakupowych, chociaż nie wiem, czy w tym roku tych holi zakupowych nie ograniczymy, tak, bo jednak fundusze musimy przeznaczyć na inne cele, ale myślę, że coś tam uda nam się wyłuskać na jakichś wyprzedażach, promocjach. Tak. To nie będzie tak, że mamy też ciekawe pomysły na nagranie odcinka z ubraniami, które już mamy w szafie. Tak, będzie to seria. Tak, nie będą to odcinki tylko takie bardzo konsumpcyjne, w którym będziemy tylko i wyłącznie wydawały pieniądze. Nie, nie, nie. Pomożemy Wam wszystkim jakoś fajnie podobierać stylizację. Dużo osób nam po prostu pisze, że mamy totalnie inne gusta, ale obie mamy fajne pomysły, więc mamy nadzieję, że przełożymy te nasze modowe gdzieś tam rywalizacje właśnie na odcinki. No i zobaczymy, jak to wyjdzie, ale już na pewno nie będziemy nagrywały takich typowo gamingowych odcinków w stylu gramy jakieś gry, Gigabytes i takie rzeczy. Doszłyśmy do wniosku też, że za bardzo jesteśmy kojarzone jako duet. W końcu jesteśmy osobnymi jednostkami, które mają swoje marzenia, niekoniecznie takie same, które mają właśnie teraz już troszkę oddzielne życia, bo spędzamy z sobą czas, dalej z sobą mieszkamy, ale tworzymy już dwie różne pary, jakby nie było. Tak. Ja ze swoim chłopakiem, mama ze swoim mężem, moim tatą. Więc gdzieś tam już się powoli nasze drogi rozchodzą, ale w taki zdrowy sposób, bo dalej utrzymujemy z sobą kontakt i tak dalej. Wielu z Was proponowało Paulinie, aby założyła swój profil na Instagramie, co no też kilka dni temu uczyniła. Tak. Wcześniej nie chciałyśmy tego robić, bo uważałyśmy, że nie warto jest się rozdzielać, że utrzymujmy już to, co mamy. No ale stwierdziłyśmy obie, że jest tam zdecydowanie za dużo mnie, za mało nas, za mało mamy w ogóle, jestem tam praktycznie sama ja. Był problem poza tym, jak ty chciałaś wrzucić jakieś zdjęcia, sesję z Kevinem, no to zastanawiałyśmy się, czy na kanale o matko i córko takie zdjęcia należy wrzucać. No, po prostu miałyśmy rozterki dotyczące naszego Instagrama, więc stwierdziłyśmy, że najprościej będzie, jak założę swój osobny profil, na który Was serdecznie zapraszam. Mam tam już chyba 7 zdjęć, 7 bombowych, czadowych. Mam tam 7 czadowych zdjęć, także naprawdę Was zapraszam. Mój Instagram też będzie bardziej fashion, bardziej beauty. Wstawiłam tam kilka zdjęć ciekawych stylizacji. Akurat są to zdjęcia z Fuerteventury, także cieplutki klimacik. No i myślę, że warto mnie obserwować. Taka krótka reklama. No to ja jeszcze zareklamuję swój profil, to znaczy mój i mojego męża. Profil Kasia i Tomek. To jest profil, na którym znajdziecie trochę mnie, ale też znajdziecie też to, co dzieje się u mnie i mojego męża. Czyli to jest taki typowo parowy
profil. Także jeżeli lubicie naszą parę, no to zapraszam Was na nasz profil. Czyli jak widzicie, nasze drogi troszeczkę się rozchodzą. Tak, ale nie jest to chyba jedyna platforma, na której można będzie oglądać Ciebie i tatę. Tak, kochani, ci widzowie, którzy nas obserwują, wiedzą, że mój mąż pół roku temu miał niefortunny wypadek. No i od sierpnia przechodzi rehabilitację i leczenie nogi. I to dochodzenie do siebie, ta rehabilitacja będzie trwała jeszcze co najmniej pół roku. No i tak postanowiliśmy z mężem, a to też dzięki temu, że mamy, że pod odcinkami, w których występowaliśmy razem, ja i mój mąż, było bardzo dużo takich komentarzy, albo gdy mój mąż pokazuje się we vlogach, no to też takie komentarze są, że wielu z Was chętnie zobaczyłoby nasz duet w osobnych odcinkach, więc postanowiliśmy założyć swój kanał. Nazywać się będzie prawdopodobnie Kasia i Tomek, tak jak nasze imiona. Będą tam jakieś nasze pojedynki, będzie tam trochę mody, ale takiej w wydaniu męskim, może trochę damskim, może coś mój mąż mi kupi, ja będę musiała to ubrać, no nie wiem, próbujemy jeszcze ten temat ogarnąć. W komentarzach możecie pisać, co najchętniej byście na naszym kanale zobaczyli. Jak powiedziałaś, że będą rozgrywki, to teraz sobie myślałam, że teraz do Was Fame MMA napiszę, żebyście się tam pobili. Nie, bić się nie będziemy, będą to zdrowe takie rywalizacje różnego rodzaju. Tak, małżeńskie. Wszystko to, co dotyczy mężczyzny i kobiety, tak, pary, nie będzie takich osobnych odcinków. Tak, będą tam też vlogi z naszych wyjazdów, będą tam vlogi, w których nie będzie Pauliny i Kevina. Będą to vlogi tylko nasze. Wtedy, kiedy Paulina i Kevin gdzieś tam pojadą, no to albo na odwrót, my zostaniemy sami, no to wtedy nagramy vloga. Mamy nadzieję, że część widzów Zo Matko i Córko zajrzy na kanał Kasia i Tomek. Ten kanał już jest, nie ma tam jeszcze filmów, także zostawię Wam już link w opisie do tego kanału, bo skoro już o nim mówię, no to może już ktoś będzie chciał tą subskrypcję włączyć, aby móc się dowiedzieć od razu, gdy pierwszy film się pojawi. Także może to jest jakiś krok, nie wiem czy dobry, tak w sumie pomyślałam teraz, że można tak już zrobić. Także tak jak widzicie, coś się zmieni nowymi kroczkami do przodu wraz z postępem i naszym wiekiem. No ale mimo wszystko nadal zostaniemy tym wesołym, optymistycznym duetem, który będzie dla Was nagrywał odcinki. Także wszystkie kobietki zapraszamy do nas. A tylko kobietki? No, nie mamy kilku panów, którzy nas systematycznie oglądają. Jeżeli panowie nadal będą zainteresowani tym, co mamy okazję, mamy ochotę na siebie włożyć, albo są zainteresowani, mogą być zainteresowani domem, który budujemy, a który będzie się pojawiał na vlogach. Tak, tak. Bo postępy z prac budowlanych oraz z tego, co będzie się działo w środku, czyli wykończenie naszego domu, też na kanale się pojawi. Na vlogu, no bo jest to nasze życie. To, co się będzie działo, na pewno będzie nagrywane, aczkolwiek, jeszcze raz powiem, odchodzą w odstawkę różnego rodzaju gry, bo to już po prostu nie jesteśmy my. Mamy nadzieję, że zostaniecie z nami, być może zasubskrybują nas nowe osoby, które będą zainteresowane tylko i wyłącznie gdzieś tam właśnie tą młodą urodą. No i co? Dziękujemy za to, że byliście z nami w kolejnym odcinku. Oczywiście subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i do kolejnego odcinka. Pa, pa, kochani! Bye!